Widzowie, dziś pokażę Wam turniej w grze na, Roblox, czyli w grze Touch Football. Jeżeli filmik Wam się spodoba, możecie kliknąć ten czerwony przycisk na dole. Subskrybuj oraz łapkę w górę. No to lecimy. Rozpoczynamy mecz. No tutaj mecz z Juventusem. Później oczywiście się przekonacie, o, niestety padł gol dla Juventusu, później się przekonacie oczywiście, kto był zwycięzcą tego turnieju, zdziwi Was zwycięzca, bo mi się wydawało, że aż tak dobrze sobie nie radziliśmy, a jednak radziliśmy sobie dobrze, więc już nie spoileruję i takie macie wyniki meczu z Juventusem. O, tak się prezentuje faza grupowa, właśnie jest mecz Juventusu przeciwko Ajaxowi. A tutaj macie mecze. A tutaj Janik, czyli mój kolega, zapomniałem wspomnieć, pisze do Was. Hej widzowie, później wspomnę jego kanał, bo też ma kanał na YouTubie. A tak się prezentują wyniki meczu Juventus przeciwko Ajax. I uwaga, następny mecz się rozpoczął. Tym razem gramy z Ajaxem, czyli Manchester United gra z Ajaxem, już 1-1, czyli remis, i wygrywamy. I czy taki wynik się utrzyma do końca? Oczywiście. Tutaj macie urywek meczu kolejny z Juventusem. I tym razem Janik okazał się tym szczęśliwcem, który strzelił bramkę. I chyba został w tym meczu MVP. Czyli takim dobrym, najlepszym zawodnikiem meczu. Dobra, tu mecz Ajax przeciwko Juventus. O, tutaj Janik mówi si, jak na Old Trafford. No i tutaj już powoli niedługo będzie koniec. O, tu macie kolejny urywek meczu Ajax przeciwko Juventusowi. Janik obok mnie. No i tak się prezentują wynika Ajaxu przeciwko Juventusowi. Ajax wygrywa. O, tu później wspomnę jego nazwę kanału. Tu gramy z Ajaxem. Ojej, chyba od razu padła bramka. No właśnie. Niestety. No i, ale udało nam się wyjść na prowadzenie. Tak prezentują się wyniki meczu. Tu jest chyba finał. O, Janik tu strzela gola. Nie wiem, czy to jest finał. Chyba. Tak, to jest chyba finał. Dobra. No i tu macie też skrót. Ojej, chyba Janik niestety nie pomógł mi w dośrodkowaniu, ale i tak ktoś strzelił tu gola. Nie wiem kto. Tu rozpoczynamy. O, takim wynikiem kończymy ten turniej. Wygraliśmy z Janiksem, czyli Manchester United wygrał. No i zaraz Wam powiem tą nazwę kanału. Ona się nazywa Piłkarski Gamer, tematyka piłka nożna.